Cześć, z tej strony Enek.pl i Tomasz w kolejnym odcinku serii Obczajmy Moda. W tym odcinku obczajmy sobie modyfikację o nazwie Imibis Microblox oraz update RedLogic, które też jest od Imibis. I tak, czym jest Imibis Microblox? Jest to modyfikacja, która musi się znaleźć przy instalowaniu w katalogu CoreMods, koniecznie w katalogu CoreMods, i wymaga katalogu Imibis Core w katalogu Mods. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Czym jest modyfikacja? Dodaje nam mikrobloki takie jak z RedPowera. Mianowicie, by zacząć, potrzebujemy skraftować piłkę handsaw w ten sposób i otrzymamy naszą piłkę, którą możemy kroić bloki. I jak kroimy bloki? Oczywiście kroimy tak jak w RedPowerze to było, w ten sposób, ustawiając blok. Mi się to buguje. Automatic. W każdym razie pach. Na slaby. Ze slabów. Na panele. I covery. W ten sposób. W ten sposób tworzymy covery. Jeśli chcemy słupki, które wyglądają cover strip, w ten sposób. Oczywiście to zależy od grubości, jakiej możemy pokroić, będziemy mieli. Zobaczcie. O. Tylko się mówię, projekt Bench buguje i nie za bardzo mogę to dobrze pokazać, ale slab strip. Oczywiście możemy kroić. Możemy sobie pokroić jeszcze raz na mniejsze punkciki, które bezpośrednio w świecie można umieszczać. O. Właśnie w ten sposób bloczki. Nawet możemy sami sobie schodki zrobić, na ile tam bloków nam odpowiada. O, popatrzcie, pach. I mamy piękne, przykładowe schodki, po których możemy wchodzić, schodzić. To wszystko zależy od Was, jak i co zrobicie. Teraz dalej. Dalej możemy stworzyć halo z cover, który wygląda w ten sposób. Covery wstawiamy w ten sposób i mamy tak zwane halo z dziurką. Nice, nice. No i tak jakby kwietnik czy coś. To zależy od Waszej inwencji, co możecie z tego zrobić. I teraz tak, powiem Wam tak. Czym się różni ta modyfikacja od RedPowera? Otóż różni się tym, że może kroić bloki z innych modyfikacji, o ile ustawimy w configu. W configu możemy ustawić, tam było auto detect cutter block, znaczy automatyczne wykrywanie bloków, które możemy ciąć i ustawimy na true, wtedy jest ok. Wtedy będziemy mogli craftować, ciąć bloki z innych modyfikacji. Popatrzcie, to jest blok z innej modyfikacji, który możemy stawiać tak jak chcemy. O, widzicie? Działa. Działa. Oczywiście w configu też możecie ustawić, czy recepty mają być widoczne w NEI. W przypadku dużej ilości modyfikacji nie polecam i polecam ustawić na false, żeby nie było widać tych wszystkich recept, bo NEI nam wyświetli tutaj z jakieś 169 stron, czyli dużo. Ale co jeszcze? Same covery to nic więcej. To jeszcze nic. Otóż popatrzcie, mamy tu szereg różnych rur z różnych modyfikacji. I otóż to, co najważniejsze, to, co, na co czekałem, popatrzcie. Możemy przysłaniać rury i one idą równiutko z blokiem. Nie są przykładane tak, tylko idą równo z blokiem. Działają, popatrzcie, działają one z. Oczywiście możemy sobie też zrobić coś takiego. Jeżeli mamy ścianę gdzieś tam, popatrzcie, pach. Mamy przykładowo, jeszcze gdzieś wezmę cały blok. I ze ściany może nam ładnie wychodzić kondukt z thermal expansion. Popatrzcie. To samo zachowanie będzie miało. Sobie skopiuję. Oczywiście, jeżeli zniszczymy skóry,
to nic nie tracimy, popatrzcie. Nie niszczy nam się rura, tylko niszczymy sam blok. To samo właśnie będzie się działo z... Zobaczmy, jak te chwale będą się tu zachowywać. O, też możemy w taki piękny sposób to zrobić. Przysłonić sobie, pach. I popatrzcie, jak pięknie to wygląda. Tak samo będzie działać dla kabli z Industrial Crafta. Popatrzcie. Działa? Działa, no idealnie. Dla fibrów z Industrial Crafta działa? Działa. Dla tych najgrubszych kabli z Industrial Crafta oczywiście też będzie działać. Popatrzcie, jak pięknie. Teraz nawet na końcówce będzie ładnie widać. Pach, pach. Czy to na dole wrzucimy? Jeżeli będziemy chcieli dołożyć jakiś kabel, popatrzcie, pach. Od razu nam się łączy. No zobaczcie, można wszystko schować. Ale lećmy dalej, bo to nie wszystko. Oczywiście możemy przykryć logistic pipe. Możemy przykryć zwykłe pipe z Buildcrafta. Elektryczne, conductive, wodne oraz zwykłe transportowe do zwykłych itemów. Tutaj jest kabel z modyfikacji, jak ona się nazywa? To jest też modyfikacja z Imibis. To jest kabel do przenoszenia, transportowania itemów, ale o tym będzie kiedy indziej. W każdym razie działa. I kabel z... nie wiem, jak to się nazywa, z Applied Energetics. Popatrzcie, pach, można wszystko ładnie, pięknie zasłonić i nie będzie widać. Lever emitery też można przysłaniać tak, żeby nie było widać, także wszystko będzie ok. W dodatku jeszcze z Galactic Crafta te rurki, które przesyłają powietrze, też można przysłonić. Oczywiście ja nie mam tej modyfikacji, więc nie mam jak wam pokazać, ale w ten sposób można to zrobić. I działa zajebiście. Mnie się osobiście to podoba bardzo i z tego jak najbardziej będę korzystał. Poza tym, że no wiadomo, że to jakiś tam błąd z oświetleniem może być. No ale kto to będzie na to patrzył? Przy ciemnych blokach nic nie widać. Dobra. To jest na tyle, jeśli chodzi o tą modyfikację. Przejdźmy może do update'u modyfikacji RedLogic. RedLogic, jak pamiętacie, to nic innego jak Red Alloy Wire z RedPowera, tyle że zrobiony przez Imibis. Co zostało dodane? Jak widzicie, został dodany bundle cable, zostały dodane wolno stojące kable, także można wszystko w pionie robić. Przejdźmy pierw do craftowania. Oj, recepty mi poznikały. No nic. Kable. To się nic nie dzieje. Bundle cable, czyli kabel, który łączy z sobą te wszystkie różne kolorowe izolowane kable. Kraftujemy w ten sposób. Bardzo fajna recepta. Jeżeli chcemy zamienić na freestanding, czyli stojącą wersję, po redpowerowemu to było jacket, to wystarczy, że taki kabel wsadzamy do craftingu i zamieniamy i wszystko będzie działać. I popatrzcie, jak działa bundle cable. Łączy ze sobą, jak już mówiłem, te wszystkie różnokolorowe kable, tak żeby nie wpuszczać trzech kabli naraz, to po prostu możemy zmieścić wszystko w jednym bloku i do jednego wyjścia. Poza tym w najnowszym teraz update'cie, który wyszedł dosłownie przed chwilą, doszły lampy, które wyglądają w ten sposób. I zobaczcie sobie. Podłączam biały i biały zapala się na wyjściu. Żaden inny nie zapala się. Tak działają bundle cable. Magenta, nice. Oraz pomarańczowy. Też dodam, że jest taki... taka mała rzecz, dam noc, że zostały dodane różne typy lamp, zwykłe lampy,
Indicators, oczywiście nie wszystkie jeszcze zostały zrobione tak, jak powinny zostać zrobione, i dekoracyjne. Dekoracyjne też jeszcze nie zostały zrobione. Chodzi o wygląd bloku. I popatrz, jest taka różnica między jak się to nazywało, Indicators Lamp. Zobaczcie. Są też inwertowane lampy, ale to swoją drogą. To jest zwykła lampa. Widzicie? Zapala się i zmienia się tekstura, działa. Ale jeśli chodzi o ten typ lampy, teraz będziecie widzieć indicator. Nie daje ona światła, ale zapala, zmienia teksturę. Także widać, że jest zapalony. Bardzo ciekawa edycja, bardzo ciekawy dodatek. Ale dobra, wróćmy teraz do naszych kabelków. Otóż mamy tu wolno stojące zwykłe kable. Redwire, alloy. I jeżeli sobie taki kabel wezmę, w sumie to chodziło mi o ten kabel, wsadzę do craftingu, popatrzcie, otrzymuję zwykły kabel, znaczy red alloy wire, otrzymuję wersję wolno stojącą, która łączy się w ten sposób. I teraz tak, gdy sobie podłączymy, postawimy, nie łączy się ono z niczym, dopóki, tak jak było to w Redpire, nie połączymy zwykłym kablem, który jest przyczepiany do ściany. Jej, działa, działa, popatrzcie, działa. Zaświeciła się lampa, zaświeciła. Tak samo mamy właśnie te kable, jak to one się nazywają, wolnostojące kable. Izolowane. No dokładnie, izolowane. Tak samo musimy na dół postawić zwykły kabel izolowany, na który stawiamy bezpośrednio kabel wolno stojący i możemy go podłączyć do wolno stojącego bundle cable'a. Tak samo, tak, on ma takie samo, taką samą zasadę działania, jak i resztę kabli. W ten sposób taki sam podłączamy. Jej. I popatrzcie, wszystko działa, działa. W ten sposób biały się zapaliło, działa. Działa. Jak najbardziej działa. Więc tak, to jest dodatek. Teraz popatrzmy na craftingi, bo nie wszystkie. Tutaj crafting tych zwykłych lamp nie został dodany. Ale został tak. Tutaj mamy crafting, jak widzicie. Po prostu wchodzicie, wciskacie R i patrzycie, która wersja ma crafting. To jest świeża edycja, świeżo dodane, więc nie chcę Wam tu zbyt wiele mieszać. Ale jak widzicie, nie jest to drogie. No, glowstone. Cóż, trzeba się wybrać do netheru. Mam nadzieję, że mi ta edycja jak najbardziej się podoba. Z tego względu, że można wszystko pionem puścić bez żadnych kombinacji z blokami i innymi pierdołami. I oczywiście kawery, jakby nie było, współpracują z naszymi kablami. Widzicie? Działa, działa. Jak najbardziej działa. Tak więc, jeśli chodzi o te dwie modyfikacje IMIBIS, czyli MicroBlox oraz RedLogic, wersję podam w nazwie, jest na tyle na chwilę obecną. Jeśli cośkolwiek będzie większego w zmianie, aha, jeszcze bardzo fajna rzecz, na którą liczyłem od dawna, tak postawię sobie to, co już mówiłem w poprzedniej wersji RedLogic. Popatrzcie, zostało to poprawione łączenie kabli tutaj. Tak samo ze zwykłymi. Widzicie? Bardzo mi się to podoba. Co prawda wygląda to inaczej niż Red Power, ale dosyć ciekawe rozwiązanie. Lepsze niż tak, jak w ogóle tutaj nie było tekstury. Bardzo mi się to podoba. No i najważniejsze, że działa. W takim bądź razie to jest na tyle z tej modyfikacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało.
Zapraszam. A jeśli chodzi tutaj, gdziecie chcieli w powietrzu lampy podłączyć, to właśnie też musicie zrobić taki motyw. Kabel. Widzicie, nie daje sygnału redstone. Dopiero jak położymy na lampie red alloy wire, czyli ten blok stykający się z blokami, wtedy nam lampa się zaświeci. No dobra, myślę, że wszystko powiedziałem, tak jak powinienem powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. I jeszcze mała szybka informacja. Jutro na fanpage opublikuję ostateczną i finalną, odbugowaną z tych wszystkich bugów, które tam były, typu crashujące Universal Cable, czy crashujący Harvester, czy też inne crashujące rzeczy. To wszystko zostało naprawione. Powinno już być wszystko działać i taką wersję 1.5.2.7 zobaczycie na moim fanpage'u, tak więc jeśli chcecie dostać jak najszybciej tą paczkę, zapraszam do śledzenia tego, co będzie się działo na fanpage'u. Tak więc jeszcze raz pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się i cześć!